Dzisiaj będziecie rysować babeczki. Czyż nie są piękne? Fajnie, że wam się podobają. Czas ruszył. Zaczynajcie. Oj, telefon dzwoni. Chwileczkę muszę odebrać. Rysujcie, ja zaraz wracam. Myślicie o tym samym, co ja? Szybko idziemy po babeczki. Są takie apetyczne. Wrócił już? Zaklepuję żółtą. Jest pyszna. Co wy wyprawiacie? Mieliście je rysować, a nie jeść. Okej. Szykujcie się na challenge. Uwaga. Teraz chcę, żebyście narysowali tę wspaniałą sukienkę. Proszę bardzo. Podoba się wam? Jaka ładna. Czas już leci. Kiecka? Serio? Po co mi ta sukienka? Nie, dziękuję. Wolę narysować samolot. To mi się podoba. Skrzydła, okienka. No to ja rozumiem. Wow! Całkiem świetnie mi to wyszło. Wygląda jak prawdziwy. Lecimy! No i jak ci się podoba mój samolot, Jill? Daj mi spokój, jestem zajęta. W porządku, spróbujmy zapytać Nancy o pozwolenie na lądowanie. Jak ci się podoba mój samolot? No fajnie, ale mieliśmy rysować co innego. Muszę powtórzyć wzór na sukience. Wykropkuję go. Ojej, to nie wygląda zbyt dobrze. Chwileczkę. Mam pomysł. Zrobiłeś taki fajny samolot. Może narysujesz mi sukienkę? Pewnie, łatwizna. Patrz i ucz się. Oj! Zdrzemnąłem się. Czas minął. Pokażcie pracę. Oto moja sukienka. Co o niej sądzisz? No, nie nadaje się. Ale tak bardzo się starałam. A oto moja praca. Oj, to nie ta. Wow, to jest to. Co za świetna robota, a ty, Nancy? Ja chyba nic nie mam. Jak to? Rozczarowałaś mnie. Więc najlepszy rysunek zrobił Ted. Co? Nie, nie, ja nie chcę tej sukienki. Zasługujesz na swoją nagrodę. Proszę. Nie. O nie, mam na sobie kieckę. I w czerwonym ci do twarzy. Dziewczyny, nie nabijajcie się ze mnie. Witajcie. Teraz rysujemy tę małą świnkę. Ojej, jaka słodka. Jeszcze jak. Na co czekacie? Czas ruszył. Okej, trzeba wybrać odpowiedni kolor koralików. Niech będzie ten, świetnie. Teraz je rozłożę. To jest to. Nieźle, ale ja zrobię lepiej. Najpierw kontur, a teraz sama świnka. Muszę tylko spryskać moją pracę. I gotowe. Super. Co? Jaką zrobił taką piękną świnkę? On na pewno wygra, trzeba go powstrzymać. Odkręcę trochę nakrętkę i dam ją Tedowi. Ted, proszę, ja już skończyłam. Dziękuję, ja też zaraz skończę. O nie, ta butelka jest otwarta, mój rysunek. Co? Jak mogłaś mi to zrobić? Nie wiem, o co ci chodzi. Pokażcie swoje prace. Oto i moja świnka, proszę. No, bardzo dobrze. A co z Tedem? No, moja jest taka. No to nie jest dobre, to jakiś bohomas. Jill? Proszę, oto moja świnka. Czyż nie jest słodka? No nieźle, ale Nancy zrobiła to lepiej. To ona wygrywa. Gratuluję. Masz nowego przyjaciela. To ja powinnam wygrać. Kto tu jest taki słodziutki? Ale fajna książka. Ej, co robisz? Oto następne zadanie. Narysujcie tego hot doga.
hot doga? Podoba mi się. Zaczynajcie. Ten hot dog musi być mój. Dlatego muszę pozbyć się konkurentów. Hej, Jill, spójrz, co tam jest. Ciężko będzie rysować na zimnym opiekaczu. Tam nic nie ma. Dziwny jakiś jesteś. Czas zabrać się do roboty. Zacznę od narysowania bułeczek. No, to jest to. A teraz dodam do nich parówkę. Mam tu prawdziwego hot doga. Ciekawe, jak idzie dziewczynom. Zobaczę. Bułeczka gotowa. Teraz narysuję parówkę. Dodam musztardy. Idealny hot dog. Okay. No nieźle. Nancy może ci pomóc. Ręce precz. Poradzę sobie bez ciebie. Pięknie. No nieźle rzeczywiście. Dziękuję. No to co, odwracamy? Ale słodki piesek mi wyszedł. Dodam musztardę i gotowe. Jill, chyba pora, żebyś i ty przewróciła swojego naleśnika. Rzeczywiście, masz rację. Co? Ciasto jest surowe? Ale dlaczego? Moja patelnia jest wyłączona. Kto z was to zrobił? Przyznać się. Uwaga! Wasz czas się skończył. Zacznijmy więc od Nancy. Okay. Dziękuję, proszę. Spójrz. No nieźle, wygląda apetycznie. Dziękuję. Teraz Ted. A mi wyszedł gorący hot dog. Fajnie, co? Nie podoba mi się. Ale dlaczego? Co z nim nie tak? Moje ciasto jest surowe, nie złość się. No i co z wami zrobić? Dobrze, że przynajmniej Nancy się postarała. Dziękuję. Z radością wręczam ci tego hot doga. Ojej, jaki ciężki. Już nie mogę się doczekać, aż go zjem. To jest takie pyszne. Zdecydowanie było warte mojego wysiłku. Uff, jestem pełna. A nasz następny przedmiot to automat z cukierkami. Zobaczcie, jak to działa. Wrzucam monetę i mogę wyciągnąć stamtąd cukierka. Właśnie w ten sposób. Jej, chcę taki mieć. Czas, start. Do dzieła. Od czego by tu zacząć? Wezmę ten kolor i zacznę od konstrukcji. Proszę bardzo. Świetnie. Teraz trzeba dodać szczegóły i malujemy. Oczywiście narysuję słodycze. Czy to jest podobne? Chyba nie. Muszę dodać więcej szczegółów. Mam pomysł. Wezmę kartkę i odrysuję wszystko dokładnie. Na bank będzie idealnie. Nawet nie próbuj. Maszyna będzie moja. Świetnie. Jest super. Muszę ją tylko pomalować. No i oczywiście dodać cukierki. Oj, co to? Wygląda na to, że czas minął. Pokażcie nam swoje dzieła. W porządku, patrz. Nancy, pokaż jeszcze raz. Naprawdę próbowałam. Jakoś nie widzę. Chciałam wygrać. Jill? Mam dokładną kopię, sam oceń. Nie powiedziałbym. Po prostu nic nie rozumiesz. Wow, a Ted naprawdę ma dokładną kopię. Gratuluję. Zasłużyłeś na tę maszynkę. Ale super. Możecie mi zazdrościć, dziewczyny. Wrzucam monetę i łowię batonika. Opuszczam i chwytam. Idzie mój Snickers. Ted, a mogę ja? W porządku, trzymaj. Wyłowię kolejnego. No i proszę, Milky Way. Ale super, mogę też coś dostać? Proszę. Kurczę, przestało działać, a ja nawet nie zdążyłem spróbować. To niesprawiedliwe.